Ja jestem prezesem Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom i dzisiaj pokażę Państwu, opowiem trochę o czymś takim jak stres. Stres i zawsze gdzie jest stres, w naszym organizmie występuje coś takiego jak kortyzol oraz adrenalina lub noradrenalina. To są takie nasze wewnętrzne stabilizatory, one nas pobudzają, one są nam niezbędne w pewnych sytuacjach i w pewnych zachowaniach. I teraz przechodząc dalej, my jako ludzie funkcjonujemy w dwóch stanach umysłu. Jeden stan umysłu to jest przetrwanie, czyli to jest tak zwany stan, w którym my musimy przetrwać. To nasi przodkowie, to było im niezbędne do przetrwania, jak wychodzili z jaskini, potrzebowali przetrwać, więc oni byli cały czas bardzo mocno czujni na to, co się wkoło dzieje, tak? Więc ich ten stan przetrwania był bardzo im potrzebny. Oraz drugi stan umysłu, stan tworzenia. Nigdy nie ma tak, że możemy być w dwóch stanach naraz. To jest po prostu niemożliwe. Więc albo przechodzimy do stanu przetrwania, albo przechodzimy do stanu tworzenia. I teraz ten stan przetrwania to jest takie cały czas żyjemy w stresie. Czyli ten stan przetrwania jest jednoznaczny właśnie z tym, że żyjemy w stresie. I on się dzieje wtedy, gdy nasze ciało traci równowagę. Czyli nie jesteśmy w tak zwanej homeostazie wewnętrznej, czyli równowadze. I to są dwa stany umysłu i ciała. To jest z książki, wzięłam Państwu stronę doktora Joe Dispenzy, gdzie on doskonale pokazuje, tak, że przetrwanie to jest stres, napięcie, choroba, nierównowaga, załamanie, degeneracja, lęk, złość, smutek. Natomiast w drugim, przeciwstawnym stanie, czyli tym stanie tworzenia, to jest właśnie ta wewnętrzna homeostaza. Homeostaza jest to umiejętność organizmu doprowadzania do równowagi. Czyli jeżeli my doprowadzimy poprzez sytuację zewnętrzną albo własne myśli do zaburzenia tej homeostazy, czyli wychodzą nam emocje albo wysokie, albo niskie i wtedy w którąś stronę organizm się puszcza, więc wtedy mamy, ta homeostaza wraca nasz organizm do tego, że nas wycisza, uspokaja, odprężenie, zdrowie, miłość, radość, zaufanie, przypływ energii. Mamy trzy rodzaje stresu. I tutaj pewnie za chwilę Państwu zadam pytanie, w którym rodzaju stresu nigdy nie byliście. To jest stres fizyczny, czyli nasze wszelkiego rodzaju traumy, wypadki, upadki. Drugi to jest chemiczny, czyli jeżeli nasz organizm dostaje zewnętrzną bakterię, wirus, wysoki poziom cukru we krwi, to jest też dla organizmu stres. Hormony, metale ciężkie, żywność i przesadzenie z wszelkiego rodzaju używkami. Dla organizmu, ponieważ jest to ogromna ilość trucizny, którą musi organizm wydalić. Bo nie ma tak na przykład, że alkohol, który wypijamy lub używkę, którą bierzemy, on po prostu znika. Nasz organizm wtedy wkłada ogromną pracę, żeby przerobić tą truciznę w coś, co może z organizmu normalnie zostać usunięte. No i emocjonalne. Korki, brak połączenia z internetem, pośpiech do pracy, hipoteki, samotne rodzicielstwo, samotność, zazdrość, zdrady, żądze. Kto z Państwa nie był pod wpływem jakiegokolwiek ze stresów? Myślę, że wszyscy w dniu dzisiejszym, ze względu na szybkość, jak żyjemy, na to, co się dzieje w świecie zewnętrznym, jesteśmy każdego dnia poddawani na pewno stresom emocjonalnym. To jest jakby nieuniknione w naszym życiu codziennym. Czasami zdarzają się stresy fizyczne, a czasami również te chemiczne ze względu na to, który stres mamy. No i tak jak chciałam Państwa zapytać, który stres Cię ominął, czy jest to możliwe. Kolejną taką rzeczą przy stresie są dwa źródła stresu. Źródłem jednym stresu jest rzeczywiste zagrożenie zewnętrzne, z którym również możemy się spotkać na co dzień. Natomiast drugim stresem i tym bardziej podstępnym, jeżeli chodzi o naszą codzienność, jest stres wywołany myślą lub doświadczeniem z przeszłości, emocją z przeszłości.
I teraz taka jedna z ważniejszych rzeczy funkcjonowania. Nasz mózg całkowicie nie odróżnia tego, czy stres i zagrożenie jest rzeczywiste, czy jest wytworzone poprzez naszą myśl. Nasz organizm zaczyna zachowywać się w tych dwóch przypadkach identycznie. Uruchamia właśnie wewnętrzną biochemię, aby stworzyć reakcję organizmu. I teraz każdy rodzaj stresu, czy to będzie chemiczny, fizyczny, czy emocjonalny, czy to będzie źródło stresu zewnętrznego, które rzeczywiście jest w rzeczywistości, się pojawiło, czy źródłem będzie nasza myśl, on zawsze wytrąca ciało z równowagi, czyli wytrąca jest tak zwanej tej wewnętrznej homeostazy. Podczas tej wewnętrznej, jak jesteśmy, macie Państwo na pewno takie stany, chwile takiego wewnętrznego spokoju, całkowitego wyciszenia, gdzie myśli nie biegną, gdzie ciało jest spokojne, jest odprężone, w pełni zrelaksowane. Wtedy jesteście właśnie w tym stanie takiej pełnej homeostazy. Wszystkie organizmy w przyrodzie tolerują stres. Tak jesteśmy stworzeni, tak został stworzony nasz układ nerwowy, tak my funkcjonujemy, ale tylko stres krótkotrwały jesteśmy w stanie znieść. I teraz na przykład, to jest taki przykład wzięty z przyrody. Zastanawiałam się, jak robiłam tą prezentację, czy jelenie widują się z kotami. Już nie szukałam głębiej, ale jeleń, który zobaczył kota, zaczyna szykować się do ucieczki. Jest tam włączana całkowita, bardzo mocna reakcja stresowa, czyli organizm wewnątrz uruchamia ogromne ilości adrenaliny, spina cały organizm, serce zaczyna przyspieszać, wyostrzają się wszystkie zmysły, jeleń szykuje się do ucieczki. Co się dzieje z jeleniem? Organizm produkuje ogromne ilości energii, które pomogą mu w ucieczce. Państwo też wiecie, że jak dochodzi w jakiejkolwiek sytuacji, do sytuacji stresowej, na przykład jest jakiekolwiek zagrożenie się pojawia, nasz organizm się spina i jest wtedy w gotowości do ucieczki ogromnej. Tak? Uwalniają się różne wewnętrzne substancje chemiczne. Czyli nasz impuls, który poszedł, wytwarza ogromną ilość substancji chemicznych. Zaraz zobaczymy jakie. To jest adrenalina bądź noradrenalina i drugą taką substancją jest kortyzol. Włącza się tak zwany układ nerwowy, zwany układem walki i ucieczki. Jest to współczulny układ nerwowy. Cały mechanizm uruchamiany jest tylko w jednym i wyłącznie celu, w celu ucieczki. I teraz cała energia organizmu skupiona jest tylko i wyłącznie na tym celu. Cała. Nie, że troszeczkę. I teraz na przykład jak wracałam do tego człowieka pierwotnego, jak on wychodził z jaskini, to on był tak bardzo zestresowany tym, że za chwilę, za każdym rogiem na niego coś poluje, że może go ukąsić wielka ważka albo zjeść go ogromny tygrys. On nie miał tak naprawdę broni, więc on musiał wychodząc mieć całkowicie w ogóle ogromną skupienie, żeby przetrwać w tym świecie zewnętrznym. I teraz... Co się dzieje z jeleniem 15 minut później? Jeleń w ogóle całkowicie zapomina o zdarzeniu. Do niego wraca całkowita równowaga, homeostaza. On sobie chodzi po łące i zaczyna sobie doskonale funkcjonować. Nie pamięta w ogóle o tym zdarzeniu. Tu przygotowałam dla Państwa właśnie ten układ przywspółczulny i układ współczulny. I w momencie stresu ładnie jest tutaj pokazane, co się dzieje, tak? Że w gałce ocznej następuje rozszerzenie źrenicy, hamowanie wydzielania, przyspieszenie akcji serca, rozszerzenie płuc, hamowanie wydzielania, jeżeli chodzi o układ pokarmowy. I te wszystkie rzeczy szykują nas do tego, żeby organizm szykował się właśnie do tej ucieczki, do reakcji stresowej. Ale teraz jak wygląda, bo my nie jesteśmy jeleniem, jesteśmy ludźmi i u nas stres wygląda odrobinę inaczej. Człowiek jako jedyna istota na Ziemi potrafi wywołać stres samym myśleniem. Na przykład dam Państwu tutaj taką sytuację, przywołam zdarzenie. Mieliśmy niesympatyczną sytuację w pracy. Nakrzyczał na nas szef, który również był w jakiś sposób zestresowany jakąś inną sytuacją i to poszło do takich bardzo nieprzyjemnych odczuć i doznań.
mieliśmy ogromną ilość stresu wewnętrznego, czyli wydzielania tego kortyzolu, adrenaliny, poczuliśmy się zagrożeni, poczuliśmy, że nasza samoocena idzie w dół. I teraz co się stało? 3 dni później wspominamy zdarzenie w aucie. Tej sytuacji już całkowicie nie ma. Co się dzieje, kiedy zaczynamy wspominać tą sytuację w aucie? Zaczynamy bardzo często czuć się tak samo, czyli przywołując różnego rodzaju myśli, my wewnętrznie odpalamy cały układ biochemiczny. Co za tym idzie? Nasz organizm na nowo wytwarza substancje, które są dla nas szkodliwe, czyli kortyzol i adrenalina. Czasami mamy tak, że na przykład jak wpętlamy się w jaką myśl, to nie jest tak, że my potrafimy ją wyrzucić po 3 dniach. My czasami jako dorośli ludzie potrafimy rozpamiętywać sytuacje z dzieciństwa. To są tak zwane nawyki myślowe, które się tworzą i to później one determinują nasze przyszłe zachowania. To są zachowania w rodzinie, to są zachowania w szkole z rówieśnikami. I teraz system myślenia potrafi uruchomić wewnętrzną reakcję stresową, walcz lub ucieka. I to mogą być wspomnienia albo, takie, które my bardzo lubimy, prognozowanie najgorszych scenariuszy. I właśnie tutaj moja przedmówczyni wspomniała o tym, tak, że jeżeli przygotowała sobie plan B, to było dużo jej lepiej, dużo łatwiej. Dlatego, że wiedziała, że jeżeli coś nie wyjdzie, to będzie miała punkt B, czyli nie napędzała wewnętrznej swojej gospodarki biochemii, tej wewnętrznej negatywnymi odczuciami, tylko postawiła szlaban i wiedziała, że jest w stanie zrobić plan B. I teraz w naszym dzisiejszym świecie rozwój cywilizacji doprowadził do tego, że w mediach jest ogromna ilość przemocy. Ogromna ilość przemocy jest w mediach i w naszym otoczeniu. A jak oddziaływują na nas filmy i gry z dużą ilością przemocy? Jak Państwo oglądacie film o zabarwieniu romantycznym, komedię romantyczną, to co się z Wami dzieje? Jesteście szczęśliwi? Myślicie o pocałunkach, o przytulaniu? A kiedy oglądamy horror albo czytamy książkę, albo oglądamy ostry film akcji, to na pewno jest odczuwalne dla Was, że Wasze emocje są odzwierciedleniem często tego, co się dzieje na ekranie. Mało kto ma tak, że jest na tyle odporny, to jakby wyłączone ma emocje, a nie odporny emocjonalnie, na to, co się dzieje. I teraz proszę zobaczyć, że nasze pokolenie, naszych dzieci, które się dzisiaj wychowują, one, ta ich okres cywilizacji, całkowicie w jakim oni dorastają, całkowicie się przeobraził, całkowicie się zmienił. Kolejną rzeczą jest bardzo duża ilość i łatwo dostępnej pornografii, bo to jest tak naprawdę w dniu dzisiejszym na wyciągnięcie ręki każdego. Nie ma zabezpieczeń u dzieci, jeżeli chodzi o przemoc w internecie i pornografię i różnego rodzaju dostępności stron z używkami i z narkotykami. Żaden rodzic nie jest na takim etapie często z komputerem czy z internetem, żeby dziecku zabezpieczyć, zrobić jakieś nadzory rodzicielskie. Oni się z tym wychowali, oni z tym się urodzili w zasadzie i w wielu kwestiach nas po prostu prześcigają w rozwoju cywilizacyjnym, jeżeli chodzi o dostęp do właśnie tych narzędzi. Kolejną rzeczą to są często zbyt duże wymagania, których nie jesteśmy w stanie sprostać. Poprzez media, poprzez codzienność, w jakiej żyjemy, stawiamy sobie takie poprzeczki, że często nie jesteśmy w stanie ich przeskoczyć. Mało tego, bardzo często spotykamy się z tym, że kierujemy się tym, nie naszą wewnętrzną oceną sytuacji, a tym, co ktoś o tym zdarzeniu albo o nas w tej sytuacji powie. I wtedy to również napędza nas ogromne ilości stresu. Bardzo dużo mamy w dzisiejszym społeczeństwie tak zwanych wzorców patologicznych i to nie są przypadki. Bardzo popularne było jakiś czas temu, live streamerzy chyba się nazywali, czyli puszczali streama, gdzie tam dochodziło do bardzo różnych rzeczy. Chyba takim najsławniejszym był Rufus. Każdego dziecka, którego się zapytało w szkole, kim jest Rufus, on doskonale wiedział. On po prostu na antenie pił, palił, wyzywał kobietę, dochodziło tam do różnego rodzaju przemocy.
Tych wzorców patologicznych jest ogromna ilość dzisiaj, dlatego że to jest cool. To, co kiedyś było zarezerwowane dla dysfunkcji, dzisiaj jest zarezerwowane dla dużo większej ilości osób. Jest to całkowicie postrzegane w społeczeństwie jako coś normalnego. Polska gra. Jak się te budują te nasze takie biochemiczne, wewnętrzne przyzwyczajenia do dużej ilości stresu. W grach, w których jest ogromna ilość przemocy. I jak ja słyszę na przykład, że przecież gry nie oddziaływują na nasze emocje, to każdego poproszę, żeby usiadł po 5-6 godzin, tak jak potrafią siedzieć dorośli i dzieci też, w bardzo drastycznej grze. A te gry są naprawdę drastyczne, bo tam dochodzi do przemocy, do gwałtów, do brania narkotyków, do zabijania. Ciało się przecież rozbryzguje po całym ekranie i to jest całkowicie normalne. Więc jeżeli ktoś mówi, że tego typu przekaz dla naszej emocjonalności i dla naszego pobudzania organizmu jest całkowicie jakby na poziomie zero, no to proponuję, żeby każdy spróbował i zobaczył odczucia swojego ciała, bo ciało nam pokazuje tak naprawdę, w jakich jesteśmy emocjach, jak to na niego działa. Drugą rzeczą to są oczywiście mnóstwo filmów o zabarwieniu z przemocą, z agresją, z wykorzystywaniem drugich ludzi. Większość przekazu informacyjnego, jaki do Państwa dostajecie, jest przesycona ogromną ilością przemocy. Ogromną. Jakbyście zauważyli, na przykład przekaz informacyjny jest zazwyczaj jest negatywny, czyli większość informacji, które dostajemy, są o zabarwieniu negatywnym. Dlatego to jest tak samo rzecz, która zabarwia nas wewnętrznie stresem. Co jest, kiedy my cały czas oglądamy informacje, wiadomości i cały czas mamy przekaz, że tam wybuchła wojna, tu się dzieje coś strasznego, tutaj jest demonstracja, biją ludzi, tutaj gwałcą dzieci, gdzie indziej jeszcze dochodzi do mordów. My mamy całkowicie zaburzoną podstawową potrzebę, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa. Czy ktokolwiek nie czujący się bezpiecznie może czuć się spokojny i w homeostazie? I teraz jeszcze taka bardzo ważna rzecz, jaka jest w dzisiejszej cywilizacji, to jest bardzo dużą ilość dostajemy tak zwanych bodźców stresogennych. Nasz organizm już dzisiaj nie jest w stanie biologicznie funkcjonować w tak dużym napływie bodźców i impulsów zewnętrznych. Nasz organizm, każdy bodziec, każdy impuls, jaki dostaje, on go musi przetworzyć. I to jest, jak jedziemy do pracy, mamy pełne pole obserwacji, stresujemy się, stoimy na korku. Dla naszego organizmu przecież to nie jest obojętne, że krzyczymy na kogoś z drugiego samochodu lub zastanawiamy się, czy zdążymy z dzieckiem do szkoły. To są, dochodzi do zbyt silnego obciążenia naszego układu nerwowego i nasz układ nerwowy niestety, ale w wielu przypadkach sobie nie radzi z tym, co się dzieje w świecie zewnętrznym. My żyjemy w permanentnym pośpiechu. My żyjemy w permanentnym lęku spowodowanym tym, że nie zostaniemy zaakceptowani, że zostaniemy źle ocenieni, że nasza przestrzeń życiowa zostanie zaburzona w taki lub w inny sposób, że stracimy pracę, że nie będziemy w stanie płacić kredytu hipotecznego, że nasze dziecko nie wróci od domu. Bardzo często uciekając od tego, bo nasz organizm dostaje taką wewnętrzną ilość kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, że on przestaje sobie z tym radzić. Doskonałym sposobem, pseudodoskonałym sposobem, bo to zaburza bardzo mocno nasz układ nerwowy, jest ucieczka od rzeczywistości w używki. Dlatego, że używki są bardzo dużą ilością, to jest, one mają bardzo dużo w sobie dopaminy, podwyższają układ wewnętrzny, dając mu właśnie duże ilości dopaminy. Dopamina jest antagonistą do kortyzolu, czyli kortyzol zaczyna spadać, a dopamina zaczyna się podnosić. Więc to jest taki naturalny efekt na to, żeby właśnie ten kortyzol zniżyć. Upost poprzez agresję, seks, samookaleczenia i depresję. To myślę, że jest Państwu z codzienności znany. I to wszystko, zbyt przeładowanie tego układu
nerwowego naszego przez tak dużą ilość bodźców zewnętrznych bardzo często doprowadza do odcięcia od systemu emocjonalnego. Czyli my już nie jesteśmy w stanie przyswoić więcej emocji. Odcinamy się. Doskonała bajka jest pokazująca, obrazująca to. To jest w głowie się nie mieści. Tam doskonale jest pokazane, jak nasza mała dziewczynka jest poddana temu, że rodzice się przeprowadzają, że ona nie ma tam znajomych. Pokazane jest fajnie, jak pracują emocje lęku, strachu i tam dochodzi do tego złości, dochodzi do tego, że ona nie jest w stanie znieść już tego, co jej los zgotował, bo odbiór dziecka jest bardzo inny niż nasz odbiór osoby dorosłej i ona wtedy odcina się od swojego świata emocjonalnego. Tam jest doskonale to pokazane, bardzo Państwu to polecam. Całkowita utrata oceny rzeczywistości, to jest, wchodzimy w taki stan zombie. I teraz na przykład pokażę Państwu, jak się kształtuje nasze nawyki myślowe. Mamy sytuację w domu, że jest jakaś kłótnia i gdzieś dziecko z boku jest świadkiem tego. Mijają 2 dni później po zdarzeniu. To Państwu też na pewno się zdarzyło, że po zdarzeniu my cały czas myślimy o tym czymś, co się wydarzyło. Czy to nie było z naszej winy, czy nie, czy mogliśmy coś tam pomóc tym rodzicom. Taka sytuacja jest bardzo częsta. To są 2 dni, potem jest tydzień, potem są lata. Dalej Państwu też pokażę. Druga sytuacja, gdzie jesteśmy nieakceptowani przez rówieśników. 2 dni później, mimo tego, że ta sytuacja miała miejsce 2 dni później, sama myśl, co wywołuje w ciele takiego człowieka naszego, który jest na obrazku. Wywołuje dokładnie tą samą sytuację stresową, która była 2 dni wcześniej. My sobie całkowicie nie zdajemy z tego sprawy, bo bardzo często nie obserwujemy swojego ciała, swoich myśli, swoich emocji, swoich uczuć, żeby powstrzymać to, co się dzieje w danej chwili. I kiedy włącza się reakcję stresową, nie umiesz panować nad myślami, nie potrafimy wyłączyć tej sytuacji stresowej. Zmierza się w kierunku choroby. Nie ma organizmu w naturze, nie ma takiego organizmu w naturze, który by potrafił żyć w trybie awaryjnym przez dłuższy czas. Jeżeli organizm wykorzystuje energię aby utrzymywać się w trybie awaryjnym, to całkowicie nie ma energii na tworzenie. Jeżeli my każdego dnia chodzimy w permanentnym stresie, bo się spieszymy, bo się martwimy, bo dokładamy sobie naszymi nawykami myślowymi niską samoocenę, poczucie winy, tak? To są uczucia wszystkie, które są stresogennymi uczuciami. Poczucie wstydu, poczucie braku akceptacji. To są wszystkie rzeczy, które wywołują tak naprawdę w nas stres. To nie ma energii. Jeżeli żyjemy w permanentnym stresie, to my nie mamy całkowicie energii na tworzenie, na robienie pasji, na kreatywność naszą. Wtedy po prostu żyjemy w drugim stanie tworzenia. I teraz to już jest fakt naukowy, że hormony stresu produkowane wewnątrz organizmu długoterminowo rozregulowują organizm, tworząc choroby. To jest do czego prowadzi przewlekły stres. To jest właśnie, macie Państwo tutaj, akurat to znalazłam. My tak jeszcze cały czas wszyscy, większość mówi, że wszystkie choroby, większość chorób cywilizacyjnych jest spowodowana właśnie stresem. Choroby układu naczyniowo-krążeniowego. Dochodzi do tego, że bardzo dużo badań naukowych jest w tej chwili robione i rak rzeczywiście, nowotwory mają podłoże genetyczne, ale w niewielkim procencie, w dużym procencie organizm, układ immunologiczny nie daje rady. Otyłość, częsta cukrzyca, tak? Choroby układu krążenia, częste infekcje, wysoki poziom kortyzolu, to o czym Państwu mówiłam. Podczas każdej sytuacji stresowej, dalej Wam też Państwu wyjaśnię, bliżej pokażę jak to działa, to wnosi w nasz organizm wysoki poziom kortyzolu. Depresje, nadciśnienie, chroniczne zmęczenie. Tak jak mówię, nasz organizm wchodzi w ten właśnie w etap tego przetrwania, nie tworzenia. Kortyzol to już jest to organiczny związek chemiczny, naturalny hormon steroidowy wytwarzany przez warstwę
kory nadnerczy. Główny przedstawiciel glikokortykosterydów wywiera szeroki wpływ na metabolizm, bywa nazwany hormonem stresów na równi z adrenaliną. Tu jest przedstawiony układ nasz hormonalny. Tak, czyli mamy w zasadzie obok układu nerwowego funkcjonuje nasz układ hormonalny. On wytwarza kortyzol. I teraz proszę zobaczyć, jak szeroki wpływ ma na nasz organizm ten kortyzol. Kortyzol jest również niezbędny nam do życia, bo poziom kortyzolu bardzo się waha w ciągu dnia. Kiedy rano się budzimy, on jest w wyższym stężeniu, dlatego że dzięki niemu my się budzimy. Zadostajemy energii do życia. On jest też nam niezbędny do życia, więc nie możemy całkowicie go sobie usunąć. Ale w sytuacjach, kiedy wytwarza go regularnie nasza myśl, to nasz organizm przestaje funkcjonować tak, jak się należy. I to jest również z książki, z jakiegoś tam wydziału medycznego pożyczyłam. Wpływ stresu na układ immunologiczny. I teraz już są pierwsze badania, pokazują się, że stres wpływa bardzo, bardzo negatywnie na nasz układ immunologiczny. Układ immunologiczny to jest nasza odporność. Ale układ immunologiczny wpływa na wiele innych rzeczy. I teraz jest tutaj jeszcze pokazane, to jest dalsza część tej książki, tak? To, co jest szkodliwe, to jest długotrwały lęk, gniew lub stres. Długotrwały lęk, gniew lub stres. Bo wszystkich sytuacji w życiu nie jesteśmy w stanie ominąć. Mało tego, ten wysoki poziom kortyzolu, tego, czyli tego naszego stresu, może być... Tam nawet u góry zaznaczyłam. Wysoki poziom kortyzolu osłabia chwilowo pamięć. Wysoki poziom kortyzolu może być odpowiedzialny za degenerację hipokampa. Całkowitą utratę myślenia, zapamiętywania. Tak? Więc no, ten długotrwały stres, jeżeli jesteśmy jemu poddani, to jest, może dojść do uszkodzenia hipokampa. A to już w większości rzeczy jest nieodwracalne. Więc oprócz tego, że mamy te stresowe sytuacje na co dzień, zobaczcie Państwo, jakie zniszczenie idzie w naszym życiu. Obok szkodliwego dla nas kortyzolu i adrenaliny mamy jeszcze w sobie coś takiego jak neuroprzekaźniki. I to są wszystkie rzeczy, które macie Państwo w organizmie. Adrenalina, czyli walcz i uciekaj. Noradrenalina, ona jest, również występuje, dopamina na przykład potrafi poprzez procesy chemiczne wewnątrz organizmu przemienić się dopamina w noradrenalinę. Dopamina to jest przyjemność. Większość używek dostarcza nam ogromne ilości dopaminy, dlatego tak jest to lubiane przez ludzi. Serotonina to jest nastrój, GABA to jest łagodzący, acetylocholina jest odpowiedzialna za procesy uczenia, endorfina bardzo dużo jej mamy, dostarczamy sobie podczas na przykład sportu. I teraz mamy, jak my jako ludzie funkcjonujemy. Mamy coś takiego jak impuls zewnętrzny, czyli przychodzi do nas jakaś informacja, poprzez nasze zmysły zbieramy ten impuls zewnętrzny. Mamy też w naszym ciele coś takiego jak ciało migdałowate, odpowiedzialne za tak zwane nasze nawyki myślowe. Mamy możliwość dwa rodzaje przyjęcia tych naszych zewnętrznych impulsów. Albo jeden, czyli poprzez funkcję analityczną i tutaj jest niezbędne bycie tu i teraz. To Państwu potem jeszcze powiem, dlaczego bycie tu i teraz. Co Państwo myślicie o byciu tu i teraz? Że co to jest? Co? Takie odczuwanie na żywo, czyli bycie całkowicie tu i teraz. A co się dzieje, kiedy jesteśmy tu i teraz z naszymi myślami, z naszymi emocjami, z naszymi uczuciami? Czy możliwe jest bycie tu i teraz, kiedy mucimy myślą, jakąś jesteśmy w przeszłości? Czyli jesteśmy tu i teraz, ale na przykład myślimy o czymś, co się wydarzy za dwa dni albo się wydarzyło trzy dni temu. To nasze ciało tak naprawdę nie będzie poddane temu, co jest tu i teraz, tylko będzie poddane temu, co było albo będzie. Co za tym idzie, nasz organizm wytworzy naszą wewnętrzną biochemię. Lub całkowicie nie analizujemy tego, co się w naszym ciele dzieje, bo informacja przechodzi przez ciało migdałowate. U nas został nawyk wytworzony tego, że w danej sytuacji mamy zachować się tak lub inaczej i w taki sposób też postępujemy. Poczucie winy jest ogromnym,
ogromną stresogenną naszą emocją, uczuciem, częsta myśl. To jest lub była moja wina. I teraz mija 5 lat, a my cały czas myślimy, że to jest była lub jest nasza wina. Są bardzo często w naszym otoczeniu osoby, które pomagają nam w tym, żebyśmy tak funkcjonowali, lub nasz sposób myślenia bardzo nas w te poczucie winy wkłada. Wtedy po 10 latach my już z automatu czujemy się całkowicie automatycznie winni wszystkiemu, co się dzieje. I teraz tak, mamy w tej sytuacji albo zewnętrzny impuls, który może być sytuacja lub osoba. Drugą taką rzeczą jest wewnętrzny impuls i to będzie nawyk lub myśl nasza. Potem pojawia się nasz umysł. Neuroprzekaźniki pobudzają, czyli wciskają taki przycisk. Układ hormonalny, nadnercza wytwarzają kortyzol. Odpowiednie receptory wychwytują w naszym ciele kortyzol. Następuje reakcja ciała, czyli nasze ciało szykuje się do ucieczki albo szykuje się do obrony. I ciało daje nam odpowiedź w tej sytuacji. Każde poczucie winy sygnalizowało ciało, żeby wytwarzało określoną substancję chemiczną. Każda myśl o tym, że jesteśmy winni, w naszym ciele dawała sygnał naszemu ciału, że ma wytworzyć odpowiednią ilość kortyzolu lub adrenaliny. Po jakimś czasie komórki pływają w morzu poczucia, w morzu chemicznego poczucia winy. Bo już wszystko, co się dzieje wokół nas, potrafi nas wprowadzić w stan poczucia winy. W książce akurat, w której czytałam, była sytuacja pokazana, że pan bardzo często czuł się winny i w pewnym momencie, kiedy to poczucie winy w nim wzrastało 5 albo 10 lat, to i szedł do sklepu i przepraszał panią za to, że mu źle wydała resztę. To już jest tak zakorzenione, w nas się zaczyna dziać, że dochodzi do absurdalnych sytuacji. I teraz jeżeli takie komórki pływają w morzu chemicznego poczucia winy, to co się dzieje? Te receptory przecież wyłapują w naszym organizmie muszą wyłapać ten kostyr, to one te receptory zaczynają się przyzwyczajać, że w danym dniu, w danym tygodniu, w danym miesiącu mamy dostarczyć organizmowi taką, a nie inną ilość kortyzolu. Bo tak nasze ciało, jakbyście Państwo zobaczyli, jest bardzo nawykowe. Czy ktokolwiek zastanawia się, jak rano wstaje i idzie myć zęby, co on będzie robił, czy robimy to całkowicie mechanicznie? Jedziemy do pracy, czy my zastanawiamy się, którą trasą dzisiaj pojedziemy, również robimy to bardzo mechanicznie. I nasze ciało również bardzo mechanicznie każdego dnia potrafi się przyzwyczaić do ogromnej ilości biochemicznego kortyzolu. Ono później go tak naprawdę bardzo potrzebuje. Mija jakiś czas i komórka uważa taki stan za całkowicie normalny, przyjazny dla niego. Komórka nasza odczytuje dużą ilość stresu i kortyzolu jako coś całkowicie normalnego, bo taka została ukształtowana. I teraz ktoś, kto mieszka koło lotniska, potrafi się przyzwyczaić do hałasu. On przestaje ten hałas zauważać. Ktoś, kto mieszka przy ruchliwej ulicy, ma to samo. Śpi w nocy przy otwartym oknie, a z tyłu samochody za oknem jeżdżą w tą i z powrotem i on tego przestajemy to zauważać. Nasz organizm podniósł tolerancję na to i zaczyna przyzwyczaić się do tego. Komórka, która się przyzwyczaja do biochemicznego środowiska poczucia winy, potrzebuje coraz silniejszych emocji, żeby to odczuć. Przekraczanie większego progu stymulacji i teraz komórka, która już się przyzwyczaiła do tego środowiska kortyzolowego wewnątrz naszego organizmu, bo codziennie zadbaliśmy o to od dzieciństwa, żeby dostarczać właśnie taką, a nie inną ilość tego wewnętrznego kortyzolu. Wiecie Państwo, to wszyscy wiecie, bo to jest na biologii. Komórki się dzielą. I jak one się dzielą, to jak one się dzielą? Jakie mają wytworzone receptory? Właśnie te, które będą wytwarzały większą ilość kortyzolu. I teraz nasze ciało domaga się cały czas silniejszego bodźca emocjonalnego. A co robi dzisiejszy świat? Dzisiejszy świat jest tak zbudowany, żeby nas cały czas bodźcować emocjonalnie. Mamy coraz więcej fajnych reklam, coraz większej ilości rzeczy potrzebujemy, jest coraz większa konsumpcja, coraz więcej jest gier o dużym zabarwieniu właśnie czy przemocy. Mamy uzależnienie się od tego bodźca.
Następną rzeczą jest, że kiedy cokolwiek w życiu idzie nie tak, bez analizy automatycznie uznajemy, że to jest nasza wina. Tu jest cały czas jakby do tego poczucia winy, ciąg dalszy, tak? Żeby pokazać, jak to poczucie winy na nas działa. I uznajesz, zaczynamy uznawać w pewnym momencie naszego życia, że po prostu tacy jesteśmy. Przestajemy kreować nasze nawyki myślowe, bo uznajemy, że tacy jesteśmy, że jesteśmy osobami z niską samooceną, że jesteśmy osobami wycofanymi, osobami wstydliwymi, osobami bojącymi się podjąć jakikolwiek cel. Umysł jest nieświadomy tego, że ten stan poczucia winy został tak naprawdę przez nas zaprogramowany w nas samych. Ciało pragnie odczuwać poczucie winy, bo tego zostało właśnie nauczone. I teraz mamy takie nasze poczucie winy. Co my robimy podczas takiego poczucia winy, kiedy jesteśmy w takim permanentnym poczuciu winy zawsze? A gdzie, jak Państwo myślicie na przykład, gdzie takie poczucie winy u nas może się wybudować? Przez takie nawykowe myślenie. Komu coś przychodzi do głowy? Jak mamy urwisa w szkole, wiecie Państwo, że na przykład dziecku ciężko jest przetrwać dzisiaj 45 minut na lekcji przy tym przebodźcowaniu, jakie one mają, te dzieci nasze. Pójście i na 45 minut zamknięcie go w sali, gdzie ma siedzieć i tylko skupić swoją uwagę, gdzie ma problemy z koncentracją, jest wręcz nierealne. Więc to dziecko przy wspaniałą nauczycielkę, nie mówię, że tak jest zawsze, ale bardzo często dochodzi, gdzie nauczyciele mają problem z poradzeniem sobie z brakiem koncentracji u dzieci, że to jest twoja wina, siadaj, masz karę. A jak na przykład chodzimy w wieku 6 lat, dzieci zaczynają przygotowania do komunii. Jak chodzimy do kościoła, to na koniec, co tak mówimy? Cały czas, znaczy tam na końcu jest we mszy, podczas mszy jest moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Jeżeli taki nawyk myślowy wkładamy sobie, zaczynamy w wieku 5 lat, a kończymy w wieku 80 lat i robimy to regularnie raz w tygodniu, to jest nasza myśl, która w nas pracuje. Może też przypadkiem stworzyć w nas to poczucie winy. Jest mnóstwo innych sytuacji. Rodzice czasami w nieodpowiedni sposób i to jest po prostu tylko i wyłącznie brak świadomości. Zwrócą się do dziecka, gdzie ono może poczuć się winne. Pokażę jeszcze dalej na obrazkach. Biorę odpowiedzialność za cudze błędy, no bo skoro czuję się cały czas winny, no to uważam, że muszę brać odpowiedzialność za cudze błędy. Usprawiedliwiam innych. Nie potrafię realizować własnych potrzeb, no bo usprawiedliwiając innych będę cały czas starał się realizować potrzeby innych, bo czuję się winny, że ktoś nie jest szczęśliwy, że ktoś nie jest spełniony. Czuję się gorszy. Myślisz, że jesteś żałosny i słaby. Masz niską samoocenę, jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję. Nie wyznaczam nowych celów, bo nie jestem w stanie tego zrobić, bo i tak mi się nie uda, i tak nie dam rady. Następuje brak podejmowania prób zmian, czyli wyjścia ze strefy komfortu. Zmienia się postawa ciała i wyraz twarzy. Co się dzieje, kiedy czujemy się cały czas winni? Jak mamy wyraz twarzy, a jak się zachowuje nasze ciało podczas emocji? Zaczynamy być zgarbieni. A jak zgarbieni jesteśmy, to co się dzieje z naszym ciałem? No jak idziemy tak, no to jak jesteśmy odbierani przez otoczenie? Jak przegraniec. A jak idziemy wyprostowani, pełną piersią oddychamy, mamy nosek zadarty do góry, to jak wtedy nas otoczenie odbiera? Jako zwycięzcę. Ale kształtowanie w sobie wewnętrznego poczucia winy wpływa na to, jak my zaczynamy się zachowywać. Na nasz ton głosu, na to, w jaki sposób zachowujemy się przy bliskich, przy innych osobach. I teraz, jak zachowuje się pod ciało pod tym wpływem poczucia winy? Często boli brzuch, bolą ramiona, boli głowa, kurczymy się, garbimy się, chowamy wzrok. I po pewnym czasie, kiedy mamy taki nawyk, to jest stworzenie różnych stanów bytu. To jest znowu karteczka z książki, doświadczenie, mamy godziny, dni, to jest nasz nastrój. Ale ile czasu razy zdarza się w naszym życiu, że nasze doświadczenie poprzez nasze ciągłe myślenie o tym doświadczeniu przeradza się w tygodnie i miesiące? To jest usposobienie już. Ale jeżeli cecha charakteru powtarza się przez lata, to co się wtedy dzieje? To już staje się czymś naszym, częścią naszej osobowości. I teraz na przykład, jeżeli mamy sytuację, że ktoś w domu był regularnie
obwiniany o to, że jest to jego wina albo nie zachował się według potrzeb rodziców, bo nie spełnił ich oczekiwania, cały czas była wpajana w niego to poczucie winy. Co się dzieje? My uważamy, że tak jest. Nie jest tak, że zostaliśmy stworzeni. Ja sobie takie tutaj sytuacje dla zobrazowania tego pokazałam Państwu. Proszę przestań, mówiłem ci, że mogę być, mój tata jest chory. No i gdzieś tam zawiódł w jakiejś sytuacji partnerkę i partnerka co mu wtedy powie? Że jesteś winny, bo mnie nie uprzedziłeś albo coś się stało. Wybuchy złości. Oczywiście to jest to, że może to się pojawić, że mamy wybuchy złości przy dzieciach, bo sobie z tym nie radzimy. Tylko dobrze by było w takiej sytuacji wyjaśnić dziecku, później po całej sytuacji, byłem zmęczony, nie poradziłem sobie z tym, przepraszam, to nie jest twoja wina. Dziecko, jeżeli mu tego nie powiem, on całkowicie sytuacji nie rozumie, tak? Znowu mnie zawodzisz w swoim zachowaniu. No nastolatkowie chyba słyszą to dość często. To moja wina, mogłam się zmienić. Sytuacja, taki obraz tego, co się może dziać w rodzinach. Muszę być beznadziejny, skoro rodzice mnie nie zauważają. Teraz nasze ciała uczą się doświadczeń. Dlatego, że impuls, kiedy idzie ze świata zewnętrznego lub z naszej myśli, pobudza to, co Państwu pokazałam, nasz wewnętrzny układ biochemiczny i ten układ biochemiczny, on zaczyna pracować właśnie w taki sposób. Ciało jest przyzwyczajone, więc ono po prostu w taki sposób zaczyna każdego dnia pracować, a kto z nas nie wraca do różnego rodzaju myśli? Jak na przykład doświadczyliśmy pierwszej miłości i ta pierwsza miłość była nieszczęśliwa, to jaka będzie nam się kolejna wydawała? Bardzo często mamy tak, że wracamy do tego, że skoro ta pierwsza miłość była nieszczęśliwa i my byliśmy w tym momencie bardzo zranieni, kiedy to się skończyło, to nie wchodzimy z wielką ochotą w kolejną relację, tylko często i gęsto boimy się tej relacji. Więc przełamujemy swoje strachy, żeby się do kogoś zbliżyć, żeby się otworzyć, żeby wybudować tą bliskość. Jak pracować z tym naszym stresem? Przede wszystkim poznać nasze nawyki myślowe kreowane przez doświadczenia z przeszłości. Dlatego, że jeżeli zaczynamy prowadzić proces samoobserwacji, zaczynamy się zastanawiać, kto z Państwa 24 na dobę, no powiedzmy 12, bo jak świadomy sen to już jest, też można się tego nauczyć, ale to już jest taka dla mnie nawet wyższa szkoła. Kto z Państwa przez 12 albo 13 godzin dziennie obserwuje swoje myśli? Każdą myśl, która przyspłynie przez głowę, żebyście byli Państwo w stanie wyłapać, określić, w jakiej sytuacji została stworzona i czy rzeczywiście jest obrazem rzeczywistości zewnętrznej. Kto z Państwa ma taką umiejętność? Bardzo dużo mamy myśli tak zwanych nawykowych, tak? Czyli myślimy, wracamy myślami, a ta myśl wcale nie jest wytworzona tym, co się teraz dzieje, ale jest wytworzona doświadczeniem z przeszłości. Poznać siebie i swoje emocje, reakcje w rzeczywistości oraz zastanawiać się, czy reakcja jest adekwatna do tego, co się dzieje w danej chwili. Doskonałą w ogóle rzeczą jest obserwacja własnego ciała. My potrafimy iść i być w sytuacji, tak jak Państwu pokazałam, tego chłopca, który przypominał sobie stresową sytuację z domu albo ze szkoły i on 2 dni później odpalał swoją wewnętrzną reakcję stresową, bo po prostu myślał o tym, co się działo. Obserwacja ciała, o tym bardzo często zapominamy, że ciało nam pokazuje tak naprawdę, w jakim my jesteśmy stanie w tej chwili. Jak jesteśmy zestresowani, przeanalizować swoje podejście do różnych kwestii. To, co powiedziała moja poprzedniczka, że często lepiej sobie przeanalizować, jakie mamy podejście do danej sytuacji. Czy dana sytuacja nas stresuje, czy jesteśmy całkowicie na nią otwarci. Przeanalizować potrzeby, zaobserwować swoje myśli i reakcje z nimi związanymi. Zaobserwuj wewnętrzne reakcje ciała, takie jak bicie serca, potliwość, drżenie kończyn, nerwobóle pleców, barków, ramion, ścisk w brzuchu, bóle głowy, mdłości, duszności, brak oddechu. Bardzo często my narzekamy na dolny odcinek lędźwiowy, ból kręgosłupa. To jest bardzo często, nie jest, że jesteśmy przeciążeni, bo zrobiliśmy za dużo ćwiczeń, to jest objaw nadmiernego stresu.
Tak samo jak niektóre osoby, z którymi pracują, przychodzą i mówią, że mają tutaj tak bardzo obolałe, że oni już uznają po iluś tam latach permanentnego stresu, że to jest stan całkowicie normalny. Nie, stanem całkowicie normalnym jest to, że nasze ciało jest rozluźnione, wypoczęte i nie ma żadnych bóli. Odruchy emocjonalne, lęki, wycofania, poczucie wstydu, brak skupienia, chęć ucieczki. Podstawowe potrzeby, to jest, jeżeli nie potrafimy realizować swoich potrzeb, bo nie znamy ich, to jest też bardzo często źródłem stresu. To są tak naprawdę takie podstawowe potrzeby każdego człowieka. 6 podstawowych grup, w różnych książkach one są rozszerzane lub zniszczane, ale to są podstawowe potrzeby. Potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba kreatywności i przyjemności, potrzeba wyrażania swojego ja, potrzeba miłości, bliskości, potrzeba wypowiadania potrzeb, emocji i uczuć, potrzeba rozwoju i nauki, potrzeba tak zwanej szeroko pojętej wyższej duchowości, czyli tak naprawdę wniknięcia do własnego wnętrza i poszukiwanie siebie. Jeżeli nie potrafimy i nie umiemy realizować potrzeb, to co się z nami dzieje? Jeżeli tylko jesteśmy nastawieni na realizację oczekiwań innych. No my jesteśmy nieszczęśliwi. Jak jesteśmy nieszczęśliwi, to jesteśmy w permanentnym stresie. Dostrzegaj sytuacje i relacje stresowe. Macie Państwo dwie możliwości pozbycia się z życia sytuacji stresowych lub osób, które to robią. Poprzez zaobserwowanie tego i wyznaczenie granic, w jaki sposób dana sytuacja na przyszłość może się dziać. Jeżeli macie na przykład sytuację stresową w pracy i dzieje się tak, że szef cały czas jest zbyt wymagający i nie jest dostosowany do tego, co możecie zrobić, dodatkowo krzyczy na was i żąda cały czas, żebyście robili więcej, pierwsza jest taka rzecz, że można wyznaczyć granice. Nie jestem w stanie więcej robić, więc albo pan zaakceptuje to, w jaki sposób mogę pracować. Jeżeli do tego nie dochodzi, to można się zastanowić nad zmianą pracy, bo jeżeli ktoś będzie poddawany permanentnemu stresu przez wiele, wiele lat, no to jest, przypłaci to życie. Ale my czasami nie chcemy widzieć tych naszych sytuacji stresowych ani osób, które wokół nas wywołują ten stres, dlatego że lepiej nie widzieć, a potwór niech sobie będzie schowany za kratami, to może nie wymknie się. On i tak zbuduje podkop i tak wpłynie na nasze życie. Miej świadomość możliwości kreowania swoich nawyków myślowych. To, co powiedziała moja przedmówczyni, my mamy moc tego, żeby myśleć w taki sposób, jaki my chcemy. Czyli budować swoje nawyki myślowe i przemieniać je z tych negatywnych i destrukcyjnych dla nas na nawyki myślowe pozytywne. To mamy często wbudowane w siebie takie nawyki, których po pierwsze nie zauważamy, a po drugie są one bardzo często negatywne. Przez to czujemy się, że mamy niską samoocenę, bardzo często poddajemy się stresowi. Te nawyki można zmienić. Są nawet na to zadania, ćwiczenia. Ja miałam teraz przyjemność uczyć na uczelni i miałam właśnie przedmiot inteligencji chyba społecznej, to się nazywało. I tam poprosiłam panie studentki, żeby przez pół roku prowadziły dziennik i pisały tylko pozytywne rzeczy, jakie im się przydarzyły w ciągu dnia. I okazało się, że po pół roku ich nawyki myślowe zaczęły trochę inaczej funkcjonować. Zaczęły dostrzegać coraz więcej pozytywnych rzeczy w swoim życiu. Coraz więcej wyciągały wniosków z tego, co się wkoło nich dzieje. Dlatego, że zaczęły ćwiczyć po pierwsze te zdrowe nawyki pozytywne, myślowe, bo mogły tylko w pozytywach określać to, co opisywać to, co im się wydarzyło. I zaczęły coraz więcej tych rzeczy zauważać. My idąc przez życie bardzo często nie zauważamy tych pozytywnych rzeczy, a ze względu na to, że nasza wewnętrzna biochemia jest przyzwyczajona do dużej ilości kortyzolu, bo tak zostaliśmy ukształtowani i tak się kształtowaliśmy przez wiele, wiele lat, zaczynamy ten stan rzeczy uważać za normalny, więc doszukujemy się rzeczy, sytuacji w naszym życiu, które będą podnosiły ten nasz kortyzol. To jest, jak się tworzy też również z książki, jak się możemy tworzyć te nasze nowe nawyki myślowe. Niestety, ale my płata czołowego nie za często używamy, bo to jest właśnie takie, to jest myślenie świadome, odnoszenie się do tego,
co się dzieje w naszej rzeczywistości. Tego można się nauczyć, tego można, to jest właśnie takie bycie tu i teraz, odbieranie rzeczywistości takiej, jakiej jest. I teraz jeżeli mamy pytanie naszego płata czołowego, czym jest tutaj jest akurat współczucie, tak? To my mamy pewne nasze nawyki myślowe, które one określają nam, czym jest to współczucie. I teraz na przykład, gdybyśmy nie wzięli sobie tych wzorców, które już mamy zapisane, ale byśmy świadomie wytworzyli w sobie myśl, czym jest współczucie. Albo zmienili nawyk myślowy, czym jest na przykład związek. Jeżeli żyjemy w nieszczęśliwym związku i uważamy, że to jest normalne, bo wszyscy mają nieszczęśliwe związki, to sobie wytwarzam moją myśl, jaki bym chciała mieć ten związek i wtedy mi się całkowicie inna wizja tego związku stwarza. Ale tu potrzebne jest coś, co my wybudujemy. Jeżeli będzie świadome tutaj to wybudowane, macie Państwo, tworzy się całkowicie nowy nawyk myślowy, który to wy ukształtowaliście. Teraz, jakie są narzędzia do takiego obserwacji swoich myśli? Czy ktokolwiek kiedyś z Państwa próbował uczyć się obserwacji swoich myśli lub obserwował je, ale zrobił to całkowicie świadomie? Bardzo dobrym narzędziem jest szeroko pojęty proces medytacji, mindfulness to się nazywa. To są tak naprawdę narzędzia do budowania koncentracji i tej takiej swojej własnej świadomości. Bardzo często to się robi poprzez tak zwane ćwiczenia oddechowe, ale to tylko dlatego, żeby na początek zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszym wnętrzu. Jak chcecie Państwo, to taką krótką Wam mogę prezentację zrobić, żebyście mogli sobie w domu to robić. To proszę, żebyście zamknęli oczy, będzie mi prościej. I skupcie Państwo całkowicie swoją uwagę na swoim oddechu. Całkowicie. Wszystkie myśli, które się znajdują w tej chwili w Waszej głowie, bierzecie sobie gąbeczkę i czyścicie. To takie porównanie trochę do nieba. Na niebie, które są chmurki, na niebie, którym są chmurki, bierzecie tą gąbkę i czyścicie te wszystkie chmurki. Oczyszczacie całkowicie swój umysł z myśli i skupiacie swoją uwagę całkowicie na oddechu. Wasz oddech jest płynny, rozpoczyna się w brzuchu, idzie przez klatkę piersiową, gardło, nos. I płynnie to powietrze jest wypuszczane i łączy się wdech, łączy się z wydechem. I teraz pozostańcie przez chwilę w tej takiej czystości myślowej, obserwując to, czy do waszego umysłu, do waszej głowy nie pojawi się tam żadna myśl. Następuje tam całkowita cisza, a wy jesteście w 100% skupieni na tym właśnie oddechu. I przez cały czas nadzorujecie, czy to wasze niebo jest całkowicie bez chmurek. Jak Państwo już oczyściliście swoje umysły, to zapraszam z powrotem. Takie ćwiczenie uczy niczego innego, jak tylko obserwacji swoich myśli. Jeżeli to się robi regularnie, codziennie, przez 15 minut, dochodzicie do takiej skuteczności, że jakakolwiek by się myśl wam nie pojawiła w głowie, wy jesteście w stanie ją złapać. Jeżeli jesteście w stanie złapać myśl i jest ta myśl negatywna, to co jesteście w stanie z nią zrobić? Zmienić na pozytywną. Albo po prostu wymazać. Na przykład, jeżeli przychodzi, stresujecie się przed pójściem do pracy, macie rozmowę kwalifikacyjną i cały dzień się w środku trzęsiecie i jest w ogóle spowodowane, nie przyjmie, źle mnie oceni, wyłapujecie tą myśl i wracacie do sedna samego siebie. Przecież doskonale jestem przygotowany do tej pracy. Mam bardzo duże doświadczenie, znam się na tym, co robię. Wprowadzacie tutaj swoją zdrową po prostu samoocenę płynącą z waszego wnętrza, no to co wtedy, jaką macie sytuację? Myśl tworzy sytuację. Jeżeli pójdziecie zestresowani, z trzęsącym głosem, a startujecie na stanowisko dyrektorskie,
No to jeżeli w takiej sytuacji jesteście poddani stresowi, to co taka osoba, która was rekrutuje, pomyśli, że jesteście słabi wewnętrznie. Natomiast jeżeli pójdziecie z wzmocnioną samooceną i będziecie się dobrze czuli, to ta osoba, która was rekrutuje, uzna, że jesteście odpowiedni na to stanowisko. Zobaczcie, to jest tylko myśl. Jeżeli ją potraficie nadzorować, wiele sytuacji w życiu potraficie odmienić na inną. Ale wyselekcjonować tą myśl, złapać ją i nadzorować swoje myśli przez ileś godzin dziennie, to już jest sztuka. Ale sztuka do osiągnięcia. 15 minut dziennie takich ćwiczeń, które wam pokazałam, to jest szeroko pojęta mindfulness, medytacja, tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby nauczyć się obserwacji swojego umysłu. Bo co myśl u was tworzy? Myśl często tworzy właśnie tą wewnętrzną biochemię, która będzie przesączona kortyzolem. Jeżeli odetniecie te myśli, które was przysparzają o stres, to co się wydarzy? Będziecie mieli nad nim nadzór. Medytacja. Czym jest i dzięki czemu możemy się do niej nauczyć? Medytacja jest takim bardzo pojęciem często wiązanym z religią. To jest całkowicie... To nie jest nic religijnego. To jest tylko i wyłącznie narzędzie do nadzoru nad swoim umysłem, do nadzoru nad myślą. Myśl powoduje waszą wewnętrzną biochemię, która jest przesycona kortyzolem lub adrenaliną. Jeżeli nadzorujecie myśl, nadzorujecie swoją wewnętrzną biochemię. To jest tak zwana inteligencja emocjonalna. Bo jeżeli nadzorujecie wewnętrzną biochemię, to nadzorujecie też emocje. I to nie jest prawda, że życie bez emocji nie jest fajne. Jest ono doskonałe, dlatego że wy jesteście, robicie to, co chcecie, wy kreujecie swoje życie. Nie jesteście poddani wachlarzowi emocjonalnemu. Dzisiejszy świat jest zbudowany w ten sposób, żebyście państwo byli albo w wysokich, albo w niskich emocjach. To jest stan homeostazy. To wszystko, co się dzieje wokół was, chce was doprowadzić albo do wysokich emocji, do dużej ilości dopaminy albo do niskich emocji. Kortyzol i mamy tutaj lęk, depresja. A tutaj mamy euforyczność. We wszystkich przekazach reklamowych macie to schowane. Poczuj się jak bogini, używając kremu takiego i takiego. Nie poddaj się bólowi, nie poddaj się lękowi, zażyj to i to. I teraz medytacja, czym ona jest? Rób wszelkiego rodzaju ćwiczenia mindfulness. Pomiń umysł i obserwuj. Tego się tam uczycie. Czyli bierzecie rzeczywistość tak naprawdę taką, jaką jest. Czytałam gdzieś ostatnio jakieś badania. Wiecie, ile państwo z zewnątrz dostajemy informacji, nasz umysł przetwarza? Które jesteśmy tak rzeczywiście, odbieramy rzeczywistość. 2%. Reszta to są, większość sytuacji jest po prostu naszym nawykowym odruchem na daną sytuację. 2% z rzeczywistości zewnętrznej jesteśmy w stanie odebrać. Jeżeli oczywiście nie uczymy się naszej świadomości. Umiejętność nadzoru nad umysłem. Umiejętnie nadzorujecie umysł, umiejętnie nadzorujecie wewnętrzny kortyzol, umiejętnie nadzorujecie wszystko, co się dzieje z waszym ciałem. A jak nadzorujecie to, to nadzorujecie również wasz układ immunologiczny i wszelkiego rodzaju chorobotwórcze jednostki. Kontrolowanie myśli, przesiewanie tych potrzebnych od zbędnych. Czy rozwikływanie zagadki takiej, dlaczego mąż mnie zostawił 10 lat, po 10 latach jest nam potrzebne w życiu? Ale często jest niestety praktykowane. I teraz przez te 10 lat można wiele innych sytuacji w swoim życiu wybudować, ale czasami są osoby, które przez 10 lat pozostają w myślach, on mnie tak bardzo kochał, odszedł, zdradził, czuje się źle, czuje się niedobrze. Po co? Nie musimy tego robić. Dzięki temu, że potrafimy nadzorować nasze myślenie, jesteśmy w stanie kontrolować to. Antagoniści kortyzolu. Macie państwo tak zwane hormony szczęścia. Gdzie się wydobywają i w jakich sytuacjach je tworzycie? Dopamina, hormon przyjemności, wykonywanie złożonego zadania,
aktywności związane z całą opieką, jedzenie, celebrowanie niewielkich sukcesów. Nie wspomnę, że ogromne ilości ma również dopamina. Dopaminy mają używki, natomiast ja zdecydowanie odradzam, dlatego że jeżeli zaburzymy tą równowagę wewnątrz dopaminową i nie będzie ta dopamina dostarczana właśnie w tak naturalny sposób, a w sposób chemiczny z zewnątrz, nasz układ nerwowy przystosowuje się do niej, co za tym idzie później, słabo funkcjonuje, jak tego nie dostarczamy. Oksytocyna. To jest uznany hormon miłości. To jest, jak się przytulamy, całujemy. Ogromne ilości oksytocyny są wytwarzane podczas porodu. Serotonina, medytacja, bieganie, ekspozycja na słońce, spacer po łonie natury, endorfina, śmiech, aromaterapia, ćwiczenia ruchowe. No i tutaj Państwu takie pokazałam, jak się stresujemy, to wystarczy porobić takie rzeczy. Zapraszam Państwa, bo 29 w sobotę będziemy mieli zakończenie tej całej naszej kampanii i to będzie przy Urzędzie Celnym. Będą również tam warsztaty śmiechu. I Pani prowadzi to fantastycznie, która po prostu pokazuje pewne czynności, jakie można zrobić, żeby wytworzyć ten śmiech. I ten śmiech naprawdę, jak się zaczynacie śmiać, to ja potem się śmiałam po takich warsztatach przez kolejne 3 dni. Także warto, zapraszam. Gdzieś na naszej stronie będzie informacja. Taniec, wszelkiego rodzaju taniec, ruch. To są rzeczy, które naturalnie w nas budują te endorfiny. I teraz zobaczcie, jeżeli po całym dniu pracy jesteście zestresowani i na przykład jeszcze dołożycie sobie, oglądając stresujący film, informacje, to co się z wami dzieje? Na drugi dzień ten układ nerwowy będzie po prostu tak obciążony, a za tydzień, za miesiąc on nie będzie w stanie się ruszyć. On po prostu powie koniec, dziękuję, przerwa i wejdzie w stan depresji, dlatego że to jest naturalny odruch organizmu na to, żeby się odłączyć od tak bardzo dużego obciążenia układu nerwowego. Przytulanie, miłość, cieszenie się z małych sukcesów, do w ogóle zauważanie tych naszych małych sukcesów, rodzicielstwo, przebywanie z bliskimi, no wszelkiego rodzaju sporty, medytacja, joga, to tak jak powiedziałam, uczą nas tej wewnętrznej homeostazy, no i ogromne ilości czekolady. Ja Państwu na dzisiaj dziękuję i zapraszam do udziału właśnie w naszej kampanii, żebyście z nami się bawili i byli. Do zobaczenia. Mam nadzieję jeszcze na warsztatach. Wszelkie w ogóle działania, które my podejmujemy tutaj na bulwarach, a trochę tego jest, będzie na stronie pfpu.pl w zakładzie warsztaty na bulwarach i macie różnego rodzaju rzeczy, które możecie, pasje poznawać. Jest frisbee w środę, jest gimnastyka słowiańska dla kobiet, jest fizjotrening z fizjoterapeutą, jest w niedzielę Laila prowadzi taniec, dancehall, później jest również w niedzielę yoga, w sobotę jest hip-hop, samoobrona. Także mamy środa, piątek, sobota, niedziela. Zapraszamy na wszelkiego rodzaju aktywności, właśnie żebyście Państwo podczas tych wakacji na tych bulwarach nauczyli się dostarczać sobie naturalnej dopaminy, endorfiny i oksytocyny w stosunku do Was. Życzę Państwu życia bez stresu. Szczęśliwego.